Cześć, witajcie serdecznie. Drugi tydzień od ostatniego filmu, tym razem akwarium po podmiance, ale bez większej przycinki roślin. Tak żebyście zobaczyli jak w ciągu dwóch tygodni rośliny tutaj rosną w tym zbiorniku i powiem szczerze, że wygląda to całkiem dobrze. W większości nowe rośliny się przyjęły, więc myślę, że jak tak będzie dalej, a nie będzie innych problemów, to będzie wszystko ok. Na samym początku startowania zbiornika dobrze jest robić testy, ale te testy trzeba robić z głową no i właściwie to trzeba używać mózgu, czego ostatnim razem nie zrobiłem. Pamiętajcie, jak mówiłem wam w poprzednim filmie, że jest duża zawartość azotanu, a właściwie dużo za duża zawartość azotanu w tym zbiorniku. Otóż trochę mnie to zdziwiło, ale uznałem, że przecież zrobiłem testy. Jak testy mogłyby mnie okłamać, i żeby tutaj wyrównać, zbalansować te wartości, no, zamiast usuwać azotany, tak, dodałem fosforanów, żeby, żeby była odpowiednia proporcja pomiędzy azotem a fosforem. No i tutaj wydarzyła się mała tragedia właściwie nie mała, a duża. Po dwóch, trzech dniach zasypało akwarium kasnorstami. Strasznie zdziwiony, co się w ogóle wydarzyło, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby pojawiło się aż tak dużo krasnorostów. U mnie zwykle w akwariach poprzednich pojawiało się dużo nitek, WATA, jakieś zielenice, ale nie krasnorosty. były gdzieś tam, oczywiście, jak to pewnie u każdego w zbiorniku jakieś pojedyncze kolonie, ale nie w takiej ilości jak było to w tej chwili. Skupiałem już całkowicie, ponieważ testy wypadały dobrze, więc postanowiłem te testy ponowić, tak? Tylko, że tutaj pojawił się mały szczegół. Wcześniej no, całe pudełko z moimi tostami postawiłem niedaleko grzejnika. No, te testy miały troszeczkę większą temperaturę niż zwykła temperat temperatura pokojowa. I co się okazało? Robiąc ponownie ten sam test, dokładnie z tej samej fiolki, azotany wyszły na zero, a to, żeby chciałem podbić fosforem, balansować jakby... Zawartość fosforanów do azotanów okazało się, że fosforu jest dużo za dużo. Jak dobrze pewnie wiecie, jest kilka powodów pojawiania się ostów. Między innymi jest to brudna woda, między innymi jest to nieodpowiednia biologia w. Samym baniaków w filtrze nieodpowiednie wkłady filtracyjne no i też między innymi za dużo fosforanu względem azotu. Zawsze ta równowaga musi być zachowana. No i tutaj tak się właśnie stało. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, była to oczywiście duża podmiana wody, użycie odpowiednich soli. Zmniejszenie dawki, właśnie fosforanów, a zwiększenie azotanów, no i już po kilku dniach były widoczne efekty. Krasnoludy zaczęły się cofać, zrobiły się białe, już nie takie zielone, jak, jak były na samym początku i oczywiście już nie atakowały. No ale to, co zaatakowały, to już no nie da się tego cofnąć, bo jak dobrze wiecie, z krasnoludami mmm, walczyć jest ciężko, i nawet jeśli już się nie rozwijają, to tam gdzieś. Się y, zasiedliły, to jest ciężko jest usunąć nawet mechanicznie. Także tutaj jest taki przykład, jak y, nie warto ufać aż tak bardzo testom, nie wchodzić aż y, tak bardzo w rutynę, nie dać się tej rutynie. Y, cały czas y, myśleć o tym, co się robi. To jest troszeczkę jak zjazdą y, samochodem z użyciem nawigacji. Często jest tak, że znamy w miarę jakąś trasę, ale nawigacja każe nam tam skręcić, bo jest lepsza droga i my to robimy. Tak samo tutaj. No, testy mi powiedziały, że tego azotu jest dużo za dużo, więc uznałem, że pewnie tak jest. No, i tu jest niespodzianka. No i też wiadomo, że te testy należy trzymać w odpowiednich warunkach, a nie w jakimś powiedzmy no, za zimnym miejscu czy za ciepłym, bo to jednak ma duże znaczenie na wyniki. 0, a ponad 20 ppmów, to jest naprawdę ogromny wynik i tutaj mm, ogromna różnica, tak, i to na wszystko na testach zooleka. Teraz troszeczkę o metodzie nawożenia. Zmieniłem metodę nawożenia, i już od tej podmianki z, z dzisiaj, z tego filmu, co widzicie, już jest zastosowany inny nawóz, nie będę już tutaj rozpuszczał soli, przynajmniej na razie chciałem sprawdzić nawozy firmowe, tego typu, że są wszystkie pierwiastki w jednym. No i tutaj z tego powodu, że stosuję już w tym zbiorniku mineralizator, mineralizator jest firmy Vini co już oczywiście wcześniej w poprzednim filmie wam pokazywałem tak samo na Wimi w tej chwili trafił nawóz jakby wszystko w jednym jest to nawóz który należy podawać codziennie do zbiornika zależnie od ilości roślin tyle, tyle trzeba pompką no tutaj napompować tego płynu oczywiście no można też inną metodą tak przez na przykład jakiś dozownik nawozów elektroniczny tak w każdym razie wychodzi to troszeczkę drożej niż zastosowanie soli, ale chciałem spróbować pewnej rzeczy. Tak jak niektórzy mają akwary wystawowe, no i tam często nikt się nie bawi w używanie w rozpuszczania soli i szukanie jakichś tam, powiedzmy, odpowiednich parametrów. Leci się szablonowo, używając pewnych firmowych nawozów. Tak chciałem tutaj spróbować w tym akwarium. Jest podłoże dedykowane dla roślin. Jest oczywiście oświetlenie, które no, spełnia odpowiednie parametry do rozrostu no, nawet bardzo wymagających roślin. Jest odpowiednia filtracja, jest woda w zbiorniku z filtra RO mineralizowana. Więc teraz czas na nawozy już gotowe. Przetestujemy. Jest to jedna butelka 250 ml, powinno mi to starczyć na miesiąc. Zobaczymy co się w ciągu tego miesiąca stanie i będziecie mogli sobie to na moim kanale zaobserwować, jaka jest różnica pomiędzy wcześniejszym stosowaniem soli i rozpuszczaniu tych soli, a jak wygląda sprawa z no, takim oryginalnym. Tak, oryginalnym płynem danego producenta. No i teraz jeszcze jedna właściwie kwestia, taka, po której co powiem, może, mogę być zlinczowany. Ja od razu powiem, że jestem zwolennikiem zbiornika naturalnego i z, z wszelkimi problemami staram sobie radzić naturalnie. Tak jak teraz pojawiły się te krasnorosty, szukając jakiejś tam wskazówki na różnych portalach, często. Trafiamy na informacje jak pozbyć się krasnorostów, i to się bardzo często na różnych forach powtarza. Pierwsze jest to oczywiście duże podmiany wody, y oczywiście zachowanie czystości, brak jakiegoś tam grzebania nadmiernego w podłożu, odpowiednia filtracja, odpowiednie nawożenie, ale też pojawia się pewien y płyn, który, no tak jak mówię, powtarza się właściwie we wszystkich, y na wszystkich forach, a mianowicie jest to płyn firmy Femanga. Algen Stop General. Słuchajcie, kupiłem ten płyn i mam zamiar go zastosować. Będzie to wszystko w formie pewnego testu, i też będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje, jak go przetestuję, czy jest warto, czy nie warto, czy są jakieś skutki uboczne, czy nie. No właściwie, no wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Zawsze było to naturalnie. Tym razem to wleję i zobaczymy, co się stanie. Można powiedzieć, że akwarium będzie takim zbiornikiem testowym, także nie wiem, może w przyszłości kiedyś będę robił inną aranżację, a podejrzewam, że tak na pewno będzie, bo z akwarystyki nie mam zamiaru zrezygnować. To już będę miał jakieś ym, wyrobione zdanie na temat y, tego płynu i będę mógł się z, z Wami podzielić, czy on rzeczywiście działa, czy nie. W tej chwili no już widzicie, że te glony się cofają. Krasnorostów już nie ma nowych, ale są jeszcze inne glony, na przykład w mchu i tak dalej. Ponoć ten płyn sobie z tymi wszystkimi glonami potrafi poradzić, więc już od tej podmiany też jest już ten płyn wlany, nie ma odwrotu. To trudno. W każdym razie ja wiem z jakiego powodu... Pojawiły się u mnie glony, wiem jakie błędy popełniłem, więc postarałbym się i zrobiłbym to naturalnie. Chcę przetestować ten płyn dla Was, też dla siebie. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie. A tak, jeśli mam powiedzieć coś o samym zbiorniku, o tej aranżacji, przeszkadza mi bardzo to, że te korzenie są blisko szyby. Ciężko się czyści z glonów z nalotu, które oczywiście chyba każdy akwarysta czyści swoje szyby. No i one są troszeczkę te korzenie za blisko. No, już w tej chwili nic na to nie poradzę. No i oczywiście lewa strona, tam gdzie jest tak zwany orzech wodny, roślina przy samym wylocie filtra, ona nie nadaje się, przy, żeby ją sadzić przy dużym nurcie wody. Odpadają liście, liście się dziurabią i nie jest to znakom oczywiście jakichś niedoborów, chociaż też pewnie po części, ale ta roślina nie lubi dość wysokiego nurtu wody i tam będę musiał zrobić jakieś zmiany. Nie wiem, co tam dokładnie będzie, bo raczej nie będą to te same rośliny łodygowe, które są w środkowym planie, czyli rotala i tak dalej, bo no, ten zbiornik by jest za bardzo, zachód straciłby ten wygląd jaki sobie zaplanowałem. No na tą lewą część muszę coś wykombinować. Jeśli macie jakieś pomysły to możecie mi oczywiście pisać w komentarzach. Oczywiście piszcie też w komentarzach co sądzicie o całym planie mojego nawożenia. O tym, że zastosowałem preparat naglony. No i oczywiście się dzielcie wszystkimi opiniami. Także subskrybujcie kanał, żeby się dowiedzieć w następnym filmie, jakie są efekty nawożenia i właśnie płynu naglony. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.